Cześć, tu Chris, witajcie na kolejnym moim filmiku. Dzisiaj dostaliśmy kolejny sprzęt od TP-Linka. Tym razem jest to sprzęt operatorski. Dostaliśmy dwie anteny TP-Link AC867 pracujące na 5 GHz. Jest to seria Faros, nowa seria TP-Linka. Są to typowe anteny do zestawiania szybkich linków między dwoma punktami. Biorąc te anteny tutaj na testy, zastanawiałem się, jakie to ma w ogóle parametry, no ale tak jak tutaj na opakowaniu troszkę poczytałem, myślę, że może to rywalizować z firmami takimi jak Ubiquiti czy MikroTik. Najbardziej się bałem tego, czy TP-Link oby na pewno ma jakąś modulację swoją, żeby móc tutaj te dane przesyłać. Jak się okazuje, mamy TDMA Optimized with Max Stream. Ale wygląda na to, że TP-Link opracował bądź kupił jakąś modulację dla takich anten radiowych, dzięki czemu będzie to porównywalnie być może chodzić jak na przykład anteny firmy Ubiquiti. To już by trzeba było sobie po prostu przetestować. Ja oczywiście to na razie przetestuję wewnątrz pomieszczenia, nie będę z tym biegał jeszcze na zewnątrz, ale być może i na zewnątrz też pobiegam, zobaczymy. Bo sprzęt całkiem ciekawy. Mamy tutaj modulację zoptymalizowaną pod TDMA. Jest tutaj jakaś modulacja. MIMO 2X2 antena oczywiście. Bardzo ona przypomina antenę Ubiquiti Lightbeam. Jest bardzo podobna, prawie taka sama. Mamy też tutaj jakieś zabezpieczenie przeciwprzepięciowe, przeciwburzy tak zwane. Dobra, rozpakujmy sobie to urządzenie, zobaczymy, co tu jest w środku w ogóle. Jest to sprzęt typowo operatorski, aczkolwiek nie słyszałem, żeby gdzieś w Polsce ktoś na tym stawiał sieć radiową. Być może ktoś stawiał, o tym nie wiem, nie słyszałem. Ale już po opakowaniu widzę, że całkiem przyzwoicie to wygląda. Zobaczymy, jak w środku. Mam porównanie, bo miałem w rękach już nieraz anteny firmy Ubiquiti. Jest to dosyć dobry sprzęt. Widzę, że opakowanie jest nawet bardzo podobne. Kabelek. Tak samo jak przy Ubiquiti mamy specjalny uchwyt. I pewnie czasza się podobnie składa. No tu czasza troszkę większa jest przy TP-Linku. Widzę, że troszkę większa. Wyciągnijmy sobie wszystko, co my tutaj mamy. To jakieś elementy montażowe i zapewne reszta będzie pod spodem. Zasilacz zobaczmy, bo to mnie interesuje. Zasilacz jest ważny przy sprzęcie operatorskim, między innymi z tego względu, że jeśli mamy na przykład switcha PoE na 24V, no to takie napięcie możemy przesłać. Jeżeli TP-Link zastosował jakiś inny zasilacz, no to leżymy wtedy. To jest 24V, czyli bardzo standardowo. Czyli to się nadaje tak naprawdę do działań operatorskich. Choćby pod względem elektrycznym. No i już widzę, tutaj mamy, może zabiorę to opakowanie, tutaj mamy resztę czaszy. Standardowo tak jak w Lightbeamie od Ubiquiti, musimy sobie to po prostu wszystko złożyć. Interesuje mnie jeszcze port. Czy to jest port gigabitowy? No skoro antena jest AC, no to musi być gigabitowy. No i tutaj widzę, że jest tylko passive PoE, czyli można też pasywnie zasilać to urządzenie. 24V 0,5A. Jest tak samo dokładnie jak w przypadku Ubiquiti, ale nie napisali, czy to jest port gigabitowy, czy nie. Może coś więcej będzie gdzieś w instrukcji, ale może po prostu sobie to sprawdzimy w inny sposób. Podłączymy się do tego komputerem, później złożymy jeszcze jedną taką antenkę. No i sprawdzimy prędkość. Na razie w domu zobaczymy między dwoma antenami, nakierujemy na siebie, jak to będzie nam tutaj działać. Dobra, złożymy sobie to urządzenie. Ja widzę, że antena już jest cięższa niż w przypadku Ubiquiti. Dużo cięższa będzie. Czy to wada, czy zaleta, to wam nie powiem. Bo myślę, że raczej nie ma to większego znaczenia. Chyba jak jest lżejsza antena, to jest trochę gorzej dla wiatru. Ale w przypadku anten z czaszą
Myślę, że nie powinno mieć to nic tutaj do rzeczy. Rozpakujmy sobie to. Jest tutaj dużo tej folii, widzę. Tak samo jak w przypadku anten od Ubi się składa je. Widzę, że chyba mają ten sam patent. Bardzo prosty zresztą patent, wystarczy tylko jedno z drugim połączyć. Teraz druga strona. I prawie mamy wszystko poskładane. No i oczywiście druga strona też w dół. Czasza już jest złożona. No i teraz musimy nadajnik podłączyć tylko do środka. Tylko nie wiem, jak tutaj się go wkłada. Widzę, że rozwiązanie podobne, ale to sobie zaraz sprawdzimy. Na pewno to trzeba zamontować pierwsze. I to, z tego co pamiętam, się z tyłu montowało. W przypadku Lightbeama. Zobaczymy, czy tu jest tak samo. Wydaje mi się, że tak samo, bo to jest chyba nawet ten sam patent. Dobra, sprawdźmy. No, już widzę, że jest identycznie wszystko robione. Dokładnie ten sam patent na zatrzask. Bardzo prosty. Chyba się już prościej tego nie da zamontować. I teraz nadajnik musimy włożyć tutaj do środka. Tu nam zatrzask jeden nie docisnął, widać. No, troszkę te zatrzaski tu inne są jednak. Spróbuję jeszcze raz. Nie do końca dochodzą, widzę. No ale dobra, to sobie można później dograć. To na potrzeby kamery tylko tutaj robię. Składamy nadajnik. I antena jest gotowa praktycznie. Można podłączać antenkę do PoE. Możemy już zacząć komunikację. Została nam naprawdę tylko tutaj taka zatyczka na port ethernetowy. I możemy zaczynać konfigurację anteny. Zobaczymy sobie, jaką prędkość ta antena osiągnie. Sam jestem ciekawy, czy faktycznie no przede wszystkim, czy ma port gigabitowy i czy ma modulację, tak jak na opakowaniu, jakąś od TP-Linka. Także przechodzimy do komputera.